zasiada dziś na tronie. Nadzieja mroku tonie. Niewielu ludzi generalnie decyduje się na pracę nad swoim talentem. A skąd się wziął twoje zainteresowanie konkretnie grą na instrumencie, czy takim tworzeniem muzyki aktywnym? I czy od początku była samego to gitara? Tak, generalnie zawsze mnie już od dzieciństwa ciągnęło do gitary. Miałem takiego wujka, on miał taką dużą kolekcję gitar, tam było 10-12 gitar. To zawsze po prostu, nawet jak byłem takim małym pięciolatkiem, zawsze brałem te gitary, coś tam brzdąkałem. Wiadomo, że to było bez ładu, bez składu. No ale zawsze mnie ciągnęło do tych gitar. I później, to był właśnie, nawiązując trochę do poprzedniego pytania, to tak te czasy podstawówki. Rodzice mi zaproponowali, że no słuchaj, tutaj Szymek, tutaj w Oazie robią lekcje gry na gitarze. Jak chcesz, to możemy ci kupić gitarę, się pójdziesz nauczyć. Pomyślałem, okej, czemu nie? Nauczyłem się tam gry na akordach, a później no to już dalej poszło. Zacząłem się samemu uczyć tabulatury i już później cięższych trochę kawałków, takich już bardziej rockowych. I to się tak powoli rozwijało. Później miałem tam pierwszy zespół, Drayton, tam jeszcze bardziej się rozwinąłem. I później przeszedłem siłą rzeczy na gitarę basową. Dobra, właśnie to...